Dzień dobry Państwu. Powtórzę to po raz kolejny, mimo że miałem okazję już o tym mówić. Czołowi producenci smartfonów na świecie robią podobny zabieg jak ci od samochodów, czyli mówią sobie, a weźmiemy ten samochodzik, zmienimy tapicerkę, karoserię, inaczej go wypromujemy i wypuścimy na rynek w 2017 roku. I tak samo jest z Samsungiem Galaxy J5. Bardzo dobrze się sprzedawała poprzednia wersja, to czemu jej trochę nie podtuningować i wypuścić ponownie? Konrad Koterba, zaczynamy. Na początku Samsung, gdy wypuszczał serię J, to kojarzyło się raczej z tanimi materiałami, plastikiem, tworzywem. Oczywiście to wszystko było w miarę wytrzymałe, ale nie wyglądało jak high class. W tym przypadku, proszę bardzo, na początek odpakowujemy to małe pudełeczko, które jakieś super nie jest, ale przynajmniej nie zajmie dużo miejsca, jeżeli lubicie składować tego typu opakowania. I proszę bardzo, co tu jest napisane? Full Metal. Dokładnie tak. Wersja J5 z 2017 roku została wykonana w całości z metalu. I to zasługuje na pochwałę, bo wtedy dostajecie bardzo elegancki i szykowny telefon. Pierwsza myśl, jaka nasuwa się po wyjęciu z pudełka, to czym ten model różni się od wersji z 2016 roku? Jeżeli chodzi o wygląd, no to oczywiście wielkość i waga, bo większy jest w każdej płaszczyźnie mniej więcej o 1 cm. Oczywiście nie mówię tutaj o grubości i cięższy o zaledwie 1 gram. No ale mamy tutaj full metal, no więc troszeczkę więcej to musi ważyć. Oczywiście, jeżeli nie odpowiada Wam ta wersja kolorystyczna, mamy do dyspozycji kilka innych. I zobaczcie, aparacik schowany w bryle urządzenia. To, do czego zawsze się przyczepiam. Więc nie uszkodzi się on po prostu. Tył urządzenia jest bardzo ciężko porysować. Na przodzie mamy Gorilla Glass, nie wiadomo jakiej generacji, bo źródła niestety nie podają jednej wersji. Bok, przyciski głośności i porty na kartę microSD oraz dwie simki, bo mamy tutaj obsługiwane dual sim. Dół to oczywiście czytnik linii papilarnych, który jest jednocześnie przyciskiem i dwa dodatkowe powrotu i wyświetlenia wszystkich używanych aplikacji. I na boku głośniczek i klawisz do wybudzania urządzenia. Ekran 5,2 cala wykonany w technologii Super AMOLED. I to jest AMOLEDzik, czyli przy jasnym słońcu nie będziemy mieli żadnych problemów z czytelnością. Kąty widzenia pełne, gęstość pikseli na poziomie takiej, rozdzielczość taka. I to w zupełności wystarczy, bo wszystko jest bardzo dobrze nasycone, no chyba, że macie super wprawne oko, to gdzieś tam zauważycie jakieś punkciki czy piksele. Ale w opcjach możecie sobie dostosować balans bieli, możecie włączyć filtr niebieskiego światła, który ochroni wasz wzrok, na przykład gdy wieczorem macie okazję lub lubicie po prostu patrzeć w telefon. I do tego jeszcze nasycenie kolorów i kilka innych trybów. Układ graficzny lubiany i znany przez wszystkich Mali-T 830. Jeżeli chodzi o procesor, w poprzednim modelu mieliśmy do czynienia ze Snapdragonem. Tutaj mamy Samsunga Exynosa 7880. Do tego 2 GB pamięci RAM. I ten procesorek jest taki sam, jeżeli oczywiście się nie mylę, jaki mieliśmy do czynienia w A3 z 2017 roku. Jak to wszystko działa? Moim zdaniem bez problemu. Oczywiście płynność nie będzie taka jak w Samsungu Galaxy S8 czy S8 Plus. Wiadomo. Ale nie ma się do czego przyczepić. Czy system będzie sprawiał jakiekolwiek problemy? Według mnie żadnych. Do tego będziecie mogli sobie pograć nawet w jakieś bardziej wymagające gry. Wiem, że mówiłem o wymagających grach. Ta taka nie jest. Ale ja po prostu kocham gierki retro. Skoro przy grach jesteśmy, to mamy do dyspozycji Game Launcher, który pozwala wyłączyć powiadomienia podczas grania. Dzięki temu możecie sobie grać w grę bez żadnych rozpraszaczy. Przeciągnięcie palcem na ekranie głównym w prawo wyświetli autorski Samsung Update, czyli najnowsze newsy z kraju i ze świata. Możemy oczywiście zmienić tapety i motywy, dodać widgety, zmienić układ ekranu głównego. Jeżeli pociągniemy od dołu w górę, wyświetli nam się menu, a przytrzymując ikonę, wyświetli się menu kontekstowe.
Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do ustawień, które możecie spotkać w innych telefonach, to niestety tutaj będziecie musieli niektórych rzeczy dłużej poszukać. Ale jeżeli ktoś preferuje Samsungi, moim zdaniem będzie jak ryba w wodzie. Na koniec wypadałoby pokazać Benchmarka i 3D Marka. Czytnik linii papilarnych to jest Samsung i w nich działają one praktycznie bezbłędnie. Szybko się je konfiguruje, a jeszcze szybciej działają. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli ktoś z Was miałby nie dotrwać do końca tego testu, to mogę tylko powiedzieć, że seria J nigdy nie budziła mojego respektu. Jednak z tym modelem jestem w stanie zmienić swoje zdanie i uważam, że za tą cenę jesteście w stanie dostać naprawdę elegancko wyglądający telefon z dobrymi podzespołami. I uważam, że obecnie na rynku jest to jeden z bardziej stabilnych modeli. No ale to nie koniec testu. Przejdźmy dalej. Teraz pora na baterię. 3000 mAh i tylko micro USB. Niby jest obsługa super szybkiego ładowania, ale w porównaniu do USB typu C to się ma po prostu nijak. I trochę zaczyna mnie to nudzić, bo wszystkie telefony nie dochodzą nawet do 3500 mAh, więc trzeba by zrobić jakiś wielki test porównawczy wszystkich tych urządzeń. Dlatego przy tych komponentach i tym ekranie jest w stanie wytrzymać 1 do 1,5 dnia. I wiem, że mówię to non-stop, jeżeli mało korzystacie z urządzenia, nawet do 2. Ale według mnie dobry telefon to taki, którego nie będziesz musiał podłączać wieczorem do ładowarki, tylko przez tą noc jeszcze ci wytrzyma. Dopiero rano będziesz się martwił, co z nim zrobić. Pamięć wbudowana i tutaj również mamy niespodziankę w stosunku do poprzednika, bo tam było 16 GB, tu mamy 32, jednak nadane zostanie nam niestety około 23-24, no niewiele, ale spokojnie slot na kartę microSD do 256 GB. Czy to jest wystarczająco? No zależy, co z tym telefonem macie zamiar robić. Aparat. Przód 13 megapikseli, tył 13 megapikseli dla odmiany. Do tego pojedyncza dioda doświetlająca. Jeden pojedynczy również obiektyw. I to wszystko jakoś nie prezentuje i nie wygląda się dobrze. Jednak na stronie producenta oczywiście to jest po prostu opisane w 20 zdaniach. Najpiękniej jak tylko potrafili. Niestety. Przy bardzo słabym oświetleniu nie będziecie zadowoleni ze zdjęć, bo będzie po prostu ciemno, zimno i do domu daleko. Jednak, jeżeli będziecie mieli dobre warunki oświetlenia, bajeczka. I tak właśnie działa wybudzanie migawki w selfie, czyli za pomocą dłoni. Działa to naprawdę bardzo dobrze i za każdym razem łapie. A co do selfie, to z przodu mamy lampę doświetlającą. I kurczę, i czy to nie jest piękne? Naprawdę, bardzo rzadko spotyka się, żeby doświetlać sobie selfie. To jest zawsze problem, trzeba stanąć w jakiejś witrynie sklepowej w nocy, a tutaj jesteśmy zawsze doświetleni. I ten aparat robi naprawdę dobre foty. I na koniec muszę Wam się do czegoś przyznać. Moi znajomi bardzo często pytają mnie, jaki telefon od operatora mają wybrać. I szczerze, najczęściej polecanym modelem był Samsung Galaxy J5. I ja szczerze go odradzałem. Jednak po tym teście jestem skłonny powiedzieć im, że mogą go z całą pewnością brać, używać, kupować i nie zamieniać. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Koniecznie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, szerujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w następnym teście.